Jak wróciłeś z przejażdżki? Nie wiem, co mówisz, jeszcze mam zatyczki w uszach, ale powiem ci, że nie jestem przekonany, czy warto jest wydawać kupę pieniędzy na zatyczki, które nie działają, tak? I nie tłumią wszystkiego. Ja teraz jestem w tych medycznych i kompletnie nic nie słyszę. Są świetne, fenomenalne i nie wiem, czy jest sens płacić grube pieniądze za coś, skoro można kupić w aptece takie zatyczki za 5 zł. Aha. Która godzina? Jadłeś dzisiaj obiad? Debil. Co powiedziałeś? Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek Dziennikarza Motoryzacyjnego. Dziennikarza Motoryzacyjnego. Dzisiaj zrobimy sobie kolejny test, ponieważ są plusy i minusy pracy w sklepie motocyklowym. Plus jest taki, że mamy dostęp do rzeczy zazwyczaj z rabatami. Minus jest taki, że zazwyczaj mamy dostęp do rzeczy z rabatami, przez co kupujemy różne głupoty, które nam są niekoniecznie potrzebne. I właśnie dlatego doszedłem do wniosku, że trzeba przetestować zatyczki do uszu, motocyklowe zatyczki do uszu, ponieważ wszyscy mówią, że są fajne, że są warte swojej ceny i tak dalej, na zdrowie. Dlatego postanowiłem, że zrobię test. Żeby zrobić test bardzo profesjonalnie, 100 lat, wziąłem się za sprawę profesjonalnie i żeby wziąć się profesjonalnie za robotę, oczywiście jestem bardzo przygotowany. W pudełku nie ma nic. Niespodzianka, nie stać mnie jeszcze na szoeja. W pudełku są tylko zatyczki do uszu. Pudełko sobie zwędziłem z roboty, ponieważ klient kupił kaskę bez pudełka, więc mam pudełko. Mogę sobie postawić na parapecie, udawać przed sąsiadami, że mnie stać. Zrobimy dzisiaj test. Test zatyczek do uszu, zwykłych, klasycznych, takich z apteki, kontra zatyczki do uszu. Tu akurat MotoSafe Pro Earplugs. Z zatyczkami Race i z zatyczkami Tour. Zacznijmy oczywiście po kolei w skrócie, jakie są każde zatyczki. Te klasyczne, w których jeżdżę już praktycznie od iluś lat, powiedzmy, że od 4, no to zwykłe takie piankowe zatyczki, które sobie zgniatamy, do uszu wsadzamy i nic nie słyszymy, ludzie mogą nas obrażać. W sumie bezproblemowo. W moim przypadku, mając kaskę HJC East Max 2, jeżeli was to interesuje, na czym były robione testy, zakładając ten kask, czy ten mój stary, który nazywa się Fiji, nie istnieje już praktycznie ten kask, bo chciałem go kiedyś zdobyć drugą sztukę, żeby wizję wymienić, ale się nie da. Jeździłem w zatyczkach, dawało radę jeździć na dłuższe dystanse, wiatr i silnik nie przeszkadzały. Jeśli chodzi o słuchanie muzyki, no to już w tym HJC muzykę dało się normalnie słuchać. Nie wiem jak z rozmowami telefonicznymi, ponieważ akurat rozmów telefonicznych nie prowadziłem z zatyczkami w uszach, aczkolwiek mój interkom, czyli EAS E6, czyli wszystko chińskie i tandetne, aczkolwiek działa już prawie drugi rok. Jeżeli ustawię go na maksymalną głośność, to przy zatyczkach do uszu tych piankowych czy silikonowych, te są piankowe akurat, jestem w stanie słuchać muzyki, jednocześnie jadąc, powiedzmy, z prędkością do 90 km na godzinę. Te zatyczki to są zatyczki motocyklowe, gdzie też jeśli chodzi o ogólnie takie zatyczki tego typu, są to zatyczki, które mówi się, że nie tylko służą do jazdy na motocyklu, a także są używane na przykład przez osoby, które zajmują się muzyką i żeby za szybko nie ogłuchnąć, zakładają takie zatyczki, ponieważ one według instrukcji, czy tam według marketingu, wycinają konkretne tony, jednocześnie nie pozostawiając nas głuchymi. A co za tym idzie, dzięki tym zatyczkom możemy nadal słyszeć, a jednocześnie nie cierpieć z powodu długodystansowych przejażdżek. Oczywiście instrukcji nie czytałem, ale w zestawie są dostępne dwa zestawy zatyczek w wersji właśnie Pro. Można kupić oddzielnie zatyczki Racing i oddzielnie wersję Tour, ale kupując taki pakiecik, który dla klientów kosztuje chyba około 120 zł, w zależności od sklepu i marży,
można kupić zestaw profesjonalny, w którym dają po pierwsze właśnie dwa zestawy zatyczek Tour i Race, gdzie Race są bardziej wygłuszające, a Tour mniej. Psikacz do czyszczenia. Zastanawiam się, czy lepiej tym psikać zatyczki, czy lepiej sobie to po prostu wlać do uszu, zwłaszcza jak ma się zaleganie. I oczywiście poza plasticzkiem, który można wyrzucić, futeralik z kieszonką i piankowym wypełnieniem, a także specjalny patyczek, który pomaga nam umieścić te zatyczki w uszach. Jeśli chodzi o ten patyczek, niestety on działa w sposób nieodpowiedni u mnie, ponieważ zakładając zatyczkę, wsadzamy sobie to do ucha i teoretycznie wpychamy to, wyjmujemy. O, za drugim razem się udało, aczkolwiek zatyczka praktycznie nie trzyma się ucha. Więc albo po prostu mój kształt uszu jest taki, albo taka specyfika. Więc o, zostało, ale mogę wyjąć bezproblemowo, bez zastanowienia się. Zatyczki teoretycznie według instrukcji, jeśli chodzi o tury, redukują od 14 do 19 dB. Rejsy redukują od 17 do 21 dB, więc na logikę jedne zatyczki wygłuszają bardziej, drugie mniej. Wiele motocyklistów zaleca, zwłaszcza jak mamy motocykl niekoniecznie cichy, czyli nietypowego turystyka, który ma jeździć i ma być cichy. Zalecają i tak zakładanie na dłuższe trasy, zwłaszcza jak jeszcze nie mamy wysokiej szyby, wersję race, żeby było ciszej. Jak w ogóle działają te zatyczki? Oczywiście jak zwykle się rozkręcam i będę gadać pół godziny o wszystkim i o niczym. Przykładek, zatyczki właśnie działają poprzez wycinanie konkretnych tonów. Są to jakieś czary-mary i nie wiadomo co. Jednak działa to na takiej zasadzie, dlaczego słyszymy? Ano dlatego, że w środku zatyczki jest otwór, przez który bezpośrednio przechodzi powietrze, a co za tym idzie wibracje z dźwiękiem. Też ten otwór jest na plus, jeśli chodzi o wentylację ucha, ponieważ jeżeli nie wiem, dużo używacie słuchawek albo takich klasycznych, dużych albo takich małych pchełek, pewnie zauważyliście, że z czasem, przynajmniej w niektórych przypadkach, w niektórych słuchawkach, jakby to powiedzieć, duszą się uszy i można powiedzieć, że tak jakby gniją, tak? Uszy nie lubią być zamknięte, potrzebują możliwości oddychania, dlatego na plus są też te zatyczki pod tym względem, że ucho nam się nie będzie dusić. No, więc skoro już opowiedzieliśmy o suchych faktach, to czas na test. Oczywiście ja już jestem po teście, więc mogę wyrazić swoją opinię, porównując zatyczki zwykłe i zatyczki motocyklowe. Jak zrobiłem test? Oczywiście test zrobiłem w taki sposób, że wziąłem obydwa jednoślady, przejechałem się obydwoma i ustaloną trasę, taką samą w obydwu przypadkach, przejechałem na tych samych zasadach, czyli 1/3 trasy przejechałem w zatyczkach piankowych z apteki, 1/3 trasy przejechałem, tą drugą część trasy przejechałem w zatyczkach racing, czyli tych cichszych, i to były prędkości takie średnio niskie, a na ostatnim kawałku, gdzie prędkości są wyższe, zakładałem wersję Tour, żeby sprawdzić, czy będą wystarczające na to, żeby jeździć długie trasy. No i werdykt jest, można powiedzieć, oczywisty i trochę podsumowało go intro, ponieważ zwykłe zatyczki do uszu tłumią wszystko. Więc jesteśmy głusi, słabiej słyszymy wiatr, słabiej słyszymy rozmowy, słabiej słyszymy muzykę, słabiej słyszymy klakson, słabiej słyszymy karetkę. Jeśli chodzi o zatyczki motocyklowe, one tłumią dźwięki, owszem. Jeżeli dobrze sobie wsadzimy te zatyczki do uszu, to jest taki moment, słyszę, o, ogłuchłem. Ale jak siedzimy na motocykl, odpalimy go, ruszymy, nagle się okazuje, że taki efekt jakby ostateczny jest podobny jak w zatyczkach piankowych. Ale jak włączymy muzykę sobie w interkomie, wtedy różnica jest niebotyczna, ponieważ jeżdżąc z piankowych musiałem mocno sobie podkręcić głośność, a jak założyłem te motocyklowe, to czy te tury, czy rejsy, musiałem trochę przyciszyć interkom, żeby nie ogłuchnąć. Więc to na plus. Oczywiście jeszcze po drodze musiałem ogarnąć motocykl, ponieważ
dzień wcześniej czy dwa na zgaszonym silniku podniosłem wolne obroty sobie, bo gaźniki trzeba było ogarnąć i za nisko pracował, więc podniosłem obroty, zaciągnąłem ssanie. Nierówno odpalił, dobra, grzeje się, grzeje, odpuszczam ssanie. Nie zszedł z obrotu. Dobra, opuściłem obroty, jeszcze musiałem zrobić korektę w trasie, bo jak się zagrzał silnik, to miał trochę za wysokie. Na razie działa i na razie działa. Kiedy się zepsuje, to nie wiem. Jest tylko rok młodszy ode mnie, więc idziemy łeb w łeb. Mniej wszystko boli, a w bandycie wszystko się psuje. I później na ostatnim odcinku trasy, gdzie już prędkości były dosyć znaczące, to w zatyczkach tur dało radę jechać do około 120-140 na godzinę. Dalej nie sprawdzałem, ponieważ ograniczenia prędkości, tak? A do Niemiec mam za daleko. A nie ma nigdzie w okolicy żadnego takiego miejsca, żeby awaryjnie rozpędzić się w warunkach kontrolowanych powyżej 140. Więc przyjmijmy, że testowałem je w warunkach takich, jakie legalnie znajdziemy w Polsce na drogach publicznych. A jeśli chodzi o wygodę, bo to też może Was interesować. Tu niestety Wam tego nie powiem, ponieważ jest to rzecz indywidualna. Ja akurat je założyłem i po przejechaniu łącznie... przyjmując, że trasa miała 30 km, to nie jest dużo, to na 3, no to 10 km w jednych, 10 drugich i piankowych, no to 20 km przejechane w tych zatyczkach i nie czułem dyskomfortu. Aczkolwiek mam znajomego, który po przejechaniu dłuższego dystansu musi te zatyczki zdjąć, bo po prostu mu do uszu one nie pasują i jest niewygodny. Więc jeśli chodzi o wygodę, to jest to kwestia indywidualna. Tak samo ze wsadzaniem. Podejrzewam, że jakbym miał luźniejsze uszy, to wtedy zatyczka by bezproblemowo wchodziła i mógłbym ją wyjąć tym cyngwajsem. A tak to nie można, przynajmniej ja nie mogę, bo to i tak mi nic nie daje i zatyczki wypadną. Więc podsumowując ten dzisiejszy odcinek, który na pewno jest, a jakże bardzo długi i interesujący, czy warto inwestować w zatyczki motocyklowe? Można, z tym, że też na przykład możemy sobie to policzyć kalkulacyjnie. Przyjmując, że z tego co pamiętam, gdzieś tu było napisane, nie wiem czy tu, czy gdzieś indziej, Dutch Design, the number one earplug. Gdzieś tu było napisane, nie wiem czy na tych zatyczkach, czy innych, ale do użytku koło stukrotnego, więc przyjmując, że mamy dwie pary zatyczek, to mamy możliwość skorzystania z nich 200 razy. Ja już wykorzystałem je 4 razy na jednośladach i parę razy jeszcze przymierzałem je przed ruszeniem, więc szybko poszło, ale przyjmując, że do 200-kretnego użytku, ale zakładamy, jedziemy, zdejmujemy, zakładamy, wracamy, jedziemy, jesteśmy, no to nadal zostajemy przy 100 użyciach. Więc przyjmując, że jeździmy raz na tydzień na dłuższą trasę i potrzebne nam są zatyczki, no to starczy nam na bardzo długo. Przyjmując, że zrobimy te 100 dni długich tras, albo po prostu mamy motocykl, który jest bardzo głośny i 100 dni jeździmy w przeciągu sezonu, to wtedy taki zestaw nam starczy na rok. Jeżeli kupimy sobie pojedynczy zestaw, no to na pół roku. Aczkolwiek myślę, że spokojnie można by było ten zestaw sobie wymieniać raz na rok. Czy to dlatego, że się zużyje, czy to dlatego, że na przykład już nie będzie to higieniczne, bo skończy nam się spray do uszu, do zatyczek. Także, czy warto wydać te około 120 zł? No zależy, jak dużo się jeździ. I z tym zdaniem Was zostawię. Zastanówcie się nad tym już sami. W tym odcinku to było na tyle. Dziennikarz motoryzacyjny sobie idzie. Do zobaczenia i cześć.